Siemanko, z tej strony Piwna Japa i witam Was w kolejnej wideo degustacji na moim blogu. Dzisiaj trafia na kanał Piwo z browaru Kraftwerk. Nie jest chyba to pierwszy raz, kiedy chłopaki trafiają ze swoim piwem do mnie, ale jest to piwo dość wyjątkowe, bo jest to pierwsze piwo, pierwsza warka uważona w już ich własnym browarze, czyli browarze Kraftwerk. Po prostu New Beginning, czyli New England IPA. Mają bardzo fajne hasło w ogóle z boku, to wam postaram się pokazać do kamery. The Beer Aristocrats. Bardzo fajne hasło, podoba mi się. Troszkę takie kojarzące się z Hopheads of Poland z Ale Browaru. Co ciekawe, bardzo długo pracowali nad otwarciem swojego browaru, też nad tym piwem i nie chcieli też, żeby pierwsze piwo było jakieś turbo wyszukane, czy jakiś Ries, Barley Wine, a nic takiego mocno ekstraktywnego, czyli poszli za tym, co jest trendem na rynku, czyli New England IPA. Pokrótce, 14 ekstraktu, 6,2 alkoholu. Poza klasycznie słodami jęczmiennymi mamy jeszcze płatki pszeniczne i płatki owsiane, chmiel, drożdże. No i co jeszcze, taką historyjkę wam przeczytam, bo jest o tyle ciekawa. New Beginning. Jasne, soczyste, aromatyczne i piekielnie kuszące piwo w stylu New England IPA, niczym nasze nowe zabawki w browarze. To, co trzymasz w ręku, to kwintesencja naszych marzeń i starań. To nie tylko nowy etap na naszej drodze, ale przede wszystkim jest dla nas początkiem prawdziwego piwowarstwa rzemieślniczego. Jestem bardzo ciekaw. Etykietka utrzymana w tym klimacie już odświeżonych Kraftwerków od kilku lat. Takie trochę połączenie rewolucji przemysłowej ze Śląskiem i właśnie z tym nowym rozpoczęciem. Wchodzi, nie wiem, jakiś facecik, gentleman do tej fabryki. Fajna etykietka, rzuca się w oczy na półce, ale też nie gryzie. No ale sprawdźmy, co tak naprawdę jest w środku, bo to jest najważniejsze. Delikatnie syknęło sobie. Piwo jest w ogóle z datą do 10 listopada, jeśli się nie mylę, tak. I jeszcze tylko sprawdzę, czy ono jest niepasteryzowane, czyli nie ma pasteryzacji w browarze Kraftwerk, albo może jest jeszcze nieuruchomiona. Więc też termin taki rozsądny, bo piwo się chyba pojawiło z miesiąc temu. Może jakoś tak, no on, te piwa zawsze jak ja nabywam, no to one nigdy nie idą na pierwszy ogień, tylko czekają trochę na swoją kolej. Generalnie prawie klarowne, lekko dosłownie takie ma zamglenie. Pianka biała, drobno pęcherzykowa, piwo fajnie bardzo pracuje w szkle. Mogłoby być na pewno mętniejsze jak do New Englanda, to przynajmniej jak dla mnie. One mi się zawsze tak kojarzą, że są już dla oka soczyste, ale może tutaj soczystość jest ukryta po prostu w aromacie i w smaku. Jest bardzo owocowo, jest mango, jest odrobina melona, brzoskwinka delikatna, może nawet ananas, ale taki niedojrzały trochę, jeszcze kwaskowy bardziej. Nie jest bardzo słodko, to jest bardzo fajne, bo czuć też chmielowość. Mimo tej całej pracy w szkle nagazowania, to jest bardzo gładkie, goryczkowe, dość słodkie. Mimo tej goryczki krótkiej, po pierwszym łyku, która się zaznacza, ale jest dość słodkie, czyli taki typowy New England w smaku, ale nie jest takie juicy, jakby myślałem, że może być. Czy jednak faktura piwa, to co widzimy już okiem, to też trochę nakreśla, jakie to piwo będzie. To jest bardziej takie, powiedziałbym, fajnie nachmielone w nowym stylu American IPA. Bliżej mu na pewno do takiego czegoś niż do New Englanda typowego, czy tam do Juicy IPA. Goryczka zaznacza się. Zostawia bardzo ładny lacing w ogóle to piwo już. Więc tutaj te płatki pszeniczne zrobiły robotę. Jest w goryczce ten właśnie grapefruit, który jest klasyczny dla American IPA. Jest odrobina też pomarańczy. Bardzo fajne piwko. Nie czuć tych 6%. Pije się dość lekko, przy czym to może być zdradzieckie, bo te 6% to nie jest takie, nie w kij dmuchał. Ma goryczkę. Jest też coś takiego delikatnie, co się pojawia, taki delikatny
delikatne masełko, gdzieś może delikatnie taki diacetyl wychodzi, ale to może być kwestia tego, że jestem na takie aromaty bardzo wyczulony i nie do końca, i zawsze to łapię tam takie niuanse. Ale to nie przeszkadza, to jest po prostu dla takiego standardowego konsumenta, to nie będzie zauważalne dla geeków, dla osób, które są właśnie przeczulone na takie drobnostki, to będzie gdzieś tam z boku troszkę się zaznaczało. Ale w ogóle to nie przeszkadza. To jest tam gdzieś, jak się naprawdę mocno wąchamy. Bardzo dobre piwo. Bardzo dobre piwo od Kraftwerka. Mam nadzieję, że będą kolejne tak ciekawe piwa z ich nowego browaru. Czeka na pewno jeszcze chyba na swoją kolej Lord Bebok, któraś wersja. Chyba to jest Barrel Age, jeśli się nie mylę. A umieją robić mocne piwa, szczególnie te imperialne stouty, imperialne soury. To były bodaj dwa takie Headless Horseman, jeśli się nie mylę. Malinowy i porzeczkowy, no, były zdradziecko pijalne. 9,2% bodaj i piło się, jakbym miał 5%, 5,5%. A piwa były wymiatające z kapci po prostu, nie? Takie dzikusy, super piwa i czekam, aż to powtórzą u siebie w browarze. Też mam nadzieję, że uda się porozmawiać o tym browarze już przy okazji jakichś festiwali, a może przy okazji jakiejś wycieczki gdzieś na Śląsk uda się też do nich zawitać. Więc to jest wszystko gdzieś tam w dalekosiężnych planach. Ale New Beginning się udało, jest to dobre rozpoczęcie, dobre wejście ponowne na rynek już któreś Kraftwerków, bo było przecież pierwsze wejście to, które się pojawiło później, było rebranding cały zrobiony. Już zejście z tych etykiet z bronią, tylko takie właśnie już etykietki mniej agresywne dla oka. I to jest kolejne rozpoczęcie bardzo udane. Więc zdrowie browaru Kraftwerk, życzę kolejnych udanych warek swoich piw, kolejnych udanych pomysłów, rozwijania się. No i co? Widzimy się w kolejnym materiale. Zdrowie browaru Kraftwerk, a ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć i zdrówko.